Siemaneczko, z tej strony Mafiosolec. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Brączek. I witamy was na typowej polskiej wsi V2 ze snowmodem. No kochani, co ja wam będę tu dużo mówić. Nowa seria, nowa mapa. No i co, Brączuś? Seria nie nowa, tylko kolejny sezon może, można powiedzieć, że lecimy sobie właśnie wprawdzie, tutaj. Wprawdzie to masz rację, ale taka zimowa, tego jeszcze nie było ani na jednym, ani na drugim kanale. Ogólnie troszkę pracy zeszło nad tą mapką, ale zaraz wszystko zobaczycie ładnie sami. Zaczynamy dzisiaj od odśnieżanka, no bo jak widzicie, troszkę nas zawiało. Ogólnie tak, Brączek... Trochę bardziej, w nocy dzisiaj tak sypało, już masakra. Otworzymy bramę i pójdziemy do ciebie od razu, a ja sobie później u siebie właśnie pokażę prezentację gospodarstwa. I kochani, tak już z góry na samym począteczku mówię, 3 odcinki chcieliśmy, żeby się ukazały i ta mapka wyjdzie do pobrania i chcemy po 3000 łapek w górę. Myślę, że postaraliśmy się dla was o coś tak pięknego, to i wy się postaracie coś niezłego dla nas. Także link do Brączka będziecie mieli na dniach, on powinien chyba dzień po mnie wydać, jakoś tak, zobaczycie albo, sami. Albo dzień po Wolku, albo w ten sam dzień po prostu jakoś po południu, tak, zobaczymy. Tak, zobaczymy. Także tutaj jak widzicie, Brączek będzie już miał na typową polską wieś, na serię będzie właśnie miał Steyera oraz tego Deutscha. Ogólnie modpack i cała mapka to tam wiecie, w normalnej już letniej wersji to pokażemy wam prezentację, a dzisiaj to taka właśnie zimowa. Także Brączek dzisiaj poodśnieża właśnie sobie tym ciągniczkiem. Jak widzicie, no tutaj do zimy udało nam się postawić bina u Brączka oraz wiatę na kombajn. Tak, ta wiata jest zajebista. Nie wiedziałem, fajnie, że ona będzie tak fajnie wyglądać. No naprawdę, fajnie wygląda. Wpasowała się super na gospodarstwo. Kurde, Brączek, byś te sople postrącał, bo aż tu strach podejść w ogóle. Jo, w łeb zaraz dostanę tym. Jo, wiatę przenieśliśmy w ogóle. O Boże, ile śniegu na dachu. Przebudowaliśmy ją na drugą stronę. Jak widzicie, no ładnie, sypało 3 dni praktycznie. Taka pogoda jak u nas na dworzu teraz. Wreszcie. A co u mnie? U mnie postawiłem sobie za pieniądze właśnie z Unii silos na paszę. Tutaj żmijkę też, bo już nie miałem gdzie sypać. Tak naprawdę to zajebał z PGR-u takie stare silosy. No ale no kupiłem, no ale wiesz, pieniądze to pieniądze, tak trzeba je wydawać. Kurde, tutaj żmijki nie schowałem, mam nadzieję, że nie popęka. Tutaj postawiliśmy sobie kolejny silosek, ale tym razem na nawozy i inne nasionka. Ogólnie też całą pryzmę udało mi się zlikwidować i tą mamy teraz tutaj. No i za najwięcej pieniędzy praktycznie to poszło na właśnie na ten obiekt. Jak widzicie, właśnie za pieniążki unijne mamy garaż. Myślę, że dość fajnie. Pomieszczą mi się wszystkie na pewno najważniejsze maszynki, te nowe, no bo wiecie, nowa seria, nowe maszyny, modernizacja musiała być, tak? O kurde, może mi to jakoś jeszcze się potem u mnie garaż postawi, bo byś też przydał w sumie. No wprawdzie to ja, mi tam już bardzo mało belek zostało. Także ogólnie mamy chęć po 3 odcinki na każdy kanał. Będzie tak, będzie odśnieżanie tak jak dzisiaj, będą prace leśne, będzie na pewno karmienie. Będzie też wywożenie obornika, bo jak widzicie... Jakieś buraki może. Tak, o, buraki właśnie chcieliśmy zrobić, bo to czasami też się w zimę trafia. Teraz zrobiłem tak, że obornik macie z obory wciągany, ale możecie sypać go na kubkę i później z tej kupy będziecie sobie brać. Myślę, że fajny pomysł, ale no co, bez owijania w bawełnę, bo tu już mamy 3 minutki, lecimy z odśnieżaniem. Tak, jeszcze ogólnie będziesz mógł się przejechać, jak tam na wioskę pokazać. Tak, no właśnie, może... pojedziemy, zaraz właśnie. Ja najpierw się wezmę za odśnieżanie na ulicach. Bo to najważniejsze, a gospodarstwo sobie odśnieżę potem. Tak, a ja akurat odśnieżę sobie gospodarstwo, bo akurat na odcineczku i polecimy zaraz właśnie na wioskę. Ojej. Pługi żeśmy sobie z Wolkiem kupili takie same. Kupiliśmy, ale... wiecie, bo pieniążki dostajemy co roku za odśnieżania. Mieliśmy takie stare, dość niefajne już te pługi i wiecie, no trzeba troszkę się postarać. Dobra. Ale fajnie się na pewno robi. Powiem wam, trochę mi pracy zeszło, tak? Jak sami widzicie, dość fajnie wyszło. Ja dziękuję z góry Czarnemu oraz Fałenowi za dość szybką reakcję i pomoc mi właśnie z soplami, jak z tymi zaspami śniegu. Naprawdę chłopaki w 10 minut mi to zrobili. Wiecie, taki spontan. Praktycznie ta mapa to był spontan. Skończyłem jedną, ale mówię, tak fajnie jakbyśmy zaczęli serię od zimy, nie? Bo chcemy tą serię teraz zrobić w taki sposób, że zaczynamy zima, wiosna, lato, jesień i nie wiem, czy nie będą wychodziły serie. Typu, że teraz na wiosnę ogólnie drzewa nie będą miały liści. Chciałem tak zrobić i ogólnie trawa była bardziej zielona i wiecie, wszystko. Później przenieślibyśmy się właśnie na mapkę już letnią, czyli by była po prostu w normalnej wersji. I później jesienią zrobiłbym sobie właśnie z takimi liśćmi, wiesz, żółtymi, tak samo jak trawy już bym pożółkłe takie porobił. Właśnie myślę, piszcie w komentarzach, jak wy byście widzieli tą serię. Pomyślimy, zobaczymy. Brączuś tu na pewno też jakieś nowe pomysły mi doda.
No ja kurde, pewnie, że tak. Kurde, ten lud zajebiście wygląda. No fajnie, o ale widzicie jak Brączek tam ładnie sobie śmiga na kogucikach. Nie no, naprawdę myślę, że takiej serii jeszcze na niecie fajnej nie było i wam się kochani to spodoba. A to chyba już będzie pod drugi sezon, nie? Jak będziemy liczyć jako drugi sezon. Tak, to już liczymy jako drugi sezon, także lecimy sobie od dzisiaj, tak już wiecie, standardowo z drugim sezonikiem. No i liczymy na was też, kochani, liczymy na was. Myślę, że wam się spodoba, jakby nie inaczej. Dobra, to sobie wydaje, że pewnie, że tak. A to ładnie wygląda teraz, jak te zaspy są po bokach, a to jest odśnieżone, nie? No, fajnie, fajnie. Ogólnie też, kochani, zrobiło się tak, że zaspy mamy... O, wyciszyłem sobie kamerkę. O Jezu, kamerkę. W kabinie. Bo tak to jak jestem w środku, na zewnątrz to właśnie strasznie, strasznie słychać to. No niestety nie mam wyciszenia w kabinie, ale cóż. Może kiedyś. Czekaj, czekaj, ale aż tu się... Czekaj, czekaj. Ogólnie z tego co zauważyłem, to drzewo leży na drodze. Serio? To zaraz tam podjadę. Drzewo leży na drodze i będzie trzeba je ściągnąć. Tak? Dobra, a do tego przygotowany jest mój dojść, także nie ma no co tak, właśnie bawić. Mamy, jesteśmy przygotowani, bo dość nieźle wiało też. Kurde, nie wiem czy nie jest za głośno. A, ogólnie jeszcze, co wam mogę kochani powiedzieć? Nie wiem czy słyszycie, ogólnie później wam zaraz pokażę. Dodałem wiatr, dźwięk wiatru jest dość fajny, jak wyjdziemy z poza maszynki sobie na pola. Dużo dźwięków dodałem, jak słyszycie tutaj psy, jakieś tam krowy właśnie fajnie słychać. Jest fajny dość asfalt, taki dość typowo polski. Nie, no na pewno dużo, dużo pracy. Dużo pracy mi tu się udało. Oj, kurde. Co tam? Nie, ściągło mnie do rowu. Tak? Poczekaj, zaraz ja jadę zobaczyć jak tam właśnie to z tym drzewkiem. Ja tu ten trochę jeszcze do pobocza odśnieżam, żeby cała droga była na całą szerokość odśnieżona. To dobrze, bo tak ogólnie będziemy też wywozili niedługo zboże na skup, bo cena jest dość dobra, więc przyda nam się na pewno odśnieżona droga. O, woda ładnie zamarzła. Mam nadzieję, że roztopów nie będzie. Nie, to czekaj, ja se pług muszę zmienić na, nie na tą stronę, czekaj. Muszę ogarnąć o co tu chodzi w ogóle. Nie, no, a żartuję. Jak ci idzie tam na gospodarstwie? Już praktycznie ogarnąłem sobie gospę. Ja teraz ogólnie lecę tam do ciebie. Jadę zobaczyć to. Znaczy drzewo jest z tamtej strony jakby co? Z tamtej? Tak. Dobra, tu zaraz się cofnę. Czyli polecimy na tamtą stronę, Brączku. Dobra, to tu za mną możesz jak wyjedziesz. Właśnie, poczekajcie, bo już nie pamiętam, ten domek, tak, nie było w pierwszej wersji, tutaj było opuszczone gospodarstwo, ono nam pod koniec wakacji spłonęło, jak widzicie, no jeszcze nie zdążyli wszystkiego uprzątnąć, i tak tu wszystko stoi, kurde, ale fajnie te zaspy wyglądają takie wyższe, no, naprawdę kozacko wyszło, nie no, aż się nie spałem, kolejny raz się nie spodziewałem, ja, u mnie to aż się cimno zaczyna robić w pokoju. A nie zapaliłeś światła? Nie, nie zapalałem, bo tak jakoś było fajnie. Dobra, coś się ogarnie. O, faktycznie, ty leży, to weź dojcza jak możesz. Poczekaj, już dogarnę to do końca teraz. Dobra, spoko, spoko, ja tutaj też jeszcze polecę. Właśnie na pobocze tu wrzucimy. Dogarnę to do końca i się cofnę po dojcza, także. Dobra, ja ogólnie muszę w kabinie jak gadamy, bo nie wiem czy nie jest za głośno. Mimo, że jest gra na 10. Za głośno? Poczekaj. Aha, ja mam grę na 20. Weź odejdź. Czekaj, czekaj, sekundę. Jakoś ci tu muszę przejechać, wsiadę na wprost. Czekaj, zmieszczę się tu, żeby dobra, nie uszkodzę jać. A myślałem, że ty dojczem lecisz. Kurna, ty, bo ja, żebym ja nie wy... Ty żeś mnie ładnie przytkał, ty. Wyjedziesz. Nie, poszedł ładnie, dobra. Dobra, ja jedę po dojcza wtedy, co? To jedź dojcza i zaraz to drzewko sobie wypchniemy. Na razie, kochani, wy moi mili, odcinki będą tak raczej po 15... Około 15 minut, no bo tak, ja z racji komputera nie mogę dłuższych nagrywać, bo później renderuje mi się od tu i ciut. Ogólnie poczekajcie, zapalę sobie światełko. O, widzicie? Od razu lepiej. Czekaj, ja tu Brączek ci odjadę jakoś. Nie dokończyłeś. Że odcinki będą po 15 minut, bo ja właśnie dłużej nie będę renderował, bo to mi się koło 3 godzin renderuje, także no przepraszam, ale nie dam rady dłużej. No a Brączek dopóki ma właśnie tam blok na 15 minut, to na razie tak te serie będą wyglądały, ale myślę, że fajnie, krótsze, będziemy bardziej rozgadani, bo będzie o czym rozmawiać i te serie wam się nie będą nudzić, będą tak to dwa razy w tygodniu mam nadzieję. Właśnie tam przejedziesz przez las, ty? Czy jak ty je chcesz ściągnąć? Tu się cofnę. A no tak, chyba że tak. Jak właśnie widzicie, tutaj na tym polu, którym nie miałem co robić, postanowiłem posadzić las. Może mi się przydać. Ogólnie to... O, ja akurat pójdę, ja wam dźwięki pokażę, kochani. Czekajcie, ja sobie podgłoszę na chwilę grę.
No ja sobie tak to jakoś muszę sobie poradzić. Fajnie, naprawdę, mi ten wiatr naprawdę się spodobał. Ja tak od razu jak robiłem tą mapę, to jak mówię, o nie, muszę dodać to. Ole, głośno. Nie, ten dojść to typowo do lasu będzie pasował. Ogólnie też tej, tutaj mamy, zrobiłem tartak ogólnie, no. Tak? No dobrze mówię, tartak. Wiecie tam, tartak ze skupem jest połączony. Ty, szarpnij je do przodu, tu może wciągnąć. Nie, ja wolę do tyłu właśnie. To dawaj, dawaj. Tu tak nic nie jest zasiane na tym polu. Dawaj Grażyna, dawaj, naliwaj. E, ładnie. Ściągnij na pola, my je poróżniemy w wolnym czasie. Nie, wiesz co, ja zrobię to inaczej. Ściągnę je na pobocze. Zobacz jak poszedł, kurde! O, 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 ale ładnie. Ty, ja nie wiem czy tak ci się uda, je ściągnę na pobocze. Jak myślisz? Ja sobie dam radę, spokojnie. Zobacz, ono cały czas idzie, wciągnij je tam bardziej, ty. Jak coś to nie puszczaj, nie, bo ja teraz jadę za tobą. Nie, wiesz co, poczekaj. Dobra. Mamy teraz obraca, jak ja próbuję do przodu jechać. Serio? A nie możesz tam muszę, jakoś... Nie, ja muszę bardziej wciągnąć się. Wciągnij, bo... wciągnij, po prostu mnie porżniemy później. Kurde, sopli na nie porzucają. Ja pierdzielę. Ono ogólnie zaraz powinno... O, dobra, jest git. Super, Brączek. Dobra, ja polecę jeszcze kawałek w tą stronę i się cofnę, polecę dokończyć kawałek podwórka i akurat będzie to tyle. Następny odcineczek zaraz pojawi się tak to u Brączusia. Ale ładnie twój wygląda, ja cię kręcę. Miniaturka będzie kozacka na pewno tego filmu. Ale ty to po panik dostajesz w tym pół. No, daj spokój, on tu ale żeś krzywo poodśnieżał. No to poprawisz, wiesz, na raz nie dałem ja, rady, bo... Spolekam się nadaje do odśnieżania podwórek tylko. O, przestań. Ogólnie ale ładnie to wygląda ta odświeżona droga, ja pierdzielę. No, fajnie, fajnie, ogólnie teraz mi się podoba ta droga bardziej, bo ona jest takim stylu takim polskim, ma właśnie te końcówki takie, wiesz. Zawsze taką chciałem drogę mieć, nie? Wiesz, bez dziur ogólnie jest. A, wprawdzie to możemy sobie opuścić. Jeszcze tu trochę bardziej odśnieżyć. Aha, tu już nie można, bo aż lodowy, cały system lodem przykryło, także luz, nie odśnieżymy tego. Ale dobra, tu jeszcze kawałek na poboczu polecimy. Odśnieżone. Ale ciśnie ładnie. Tą stroną. Miejmy nadzieję, że nam za dużo to nie wymrozi. Czekaj, tak bo jak... moja mama idzie. Mamo, nagrywam. Dobra. No dobra, już moja mama poszła. Dobra. Pozdrawiam ty... panią Halinkę. Strasznie ładne podłoże masz na tym na gospodarce. Beton wylany. No. Powiem ci, poczekaj, ja muszę to jakoś kurna wypchnąć. Kurna dziot. Co ty robisz? Nie, dobra, przyjadę to potem po to. Jadę jeszcze tu, mam co odśnieżyć, to odśnieżę. Ale wiesz co, ja beton tylko sobie tutaj wylewałem, na wiesz, na najważniejszym tutaj, jak właśnie zboże zawsze zwoziłem, czy coś w ten deseń, to zawsze tutaj, nie? No miałem najgorzej. Ale też już mi popękał, zobaczcie, przez właśnie... Tak zawiało, że aż nawet pod wiatrem mam zasypane. Zobaczcie, przez te mrozy, Boże, jak ja odśnieżam. Muszę się nauczyć odśnieżać. No, serio, ile do ciebie zobaczyć? Przestań, Mateusz, ja dam radę. Jak ty to odśnieżone masz? Ja bym cię tak ładnie odśnieżył o tym. No. Pierdziele. Przestań. Zobaczcie jak u siebie będę ładnie odśnieżony. No to zobaczymy, zobaczymy. Ja sobie nawet pola odśnieżę. O Boże, to ty no prawdzie tak, pod te buraki. Nie, buraki tam są przykryte śniegiem. Buraki są pod śniegiem, trzeba będzie obłowić jakoś. Piszcie czy mamy ciąć, bo ogólnie nie wiem czy uda nam się ściągnąć, o Jezu, na zimę, teraz w tym okresie Holmera czy też ropę. I będziemy kopać takim dołączonym do ciągnika, ale nie wiem czy właśnie tak preferujecie takie kopanie buraczków, czy też nie. Bo nie wiem czy... Powinien dać radę chyba twój, nie? Byśmy pożyczyli maszynę. Tak, Steyr da radę na pewno, spokojnie. No, także myślę, żeby się udało. Ogólnie sobie teraz zrobimy tak. Tego Grimma chyba, nie? No tak, Grimma byśmy wzięli, no bo niestety, ale do FSA 15 żadnego fajnego zestawiku do buraków nie ma. To da radę na pewno, jak Grimma to da radę. No to super by było. No jak słuchaj, mój Steyr ma 200 koni, także. Serio? No. Ja pierdziel, nie mówiłeś. No 200 koni ma. Żeś się chwalił, że mniejszego będziesz brał. Nie, ale nie wygląda na takiego byczka, nie? No, ja ogólnie postanowiłem, że no trochę jednak ta typowa polska wieś, to jednak żeby zostało nam coś z polskiego, więc postanowiłem 60, która będzie bardziej do prac podwórkowych. Czy też jak z pojeżdżaniem tam przyczep z belkami, czy coś taki, czy wywożenie obornika, tak? A tak to case'em większość rzeczy będę robił. No i widzicie, tam mi 4 belki zostały w szopie. Tylko na siano kiszonki. Więc chyba...
co będzie na zimę, ale pryzmy jeszcze do kiszonki mam sporo, co będzie ją odkryć. Dobra, polecę sobie tutaj tą pryzmę, jeszcze kawałek tylko. Ogólnie mi się fajnie, ale zobacz jak zamarznięte jest podwórko tutaj. Gdzie, u ciebie? No, poczekaj, bo mi się nie opuścił do końca. Już biegnę zobaczyć. Fajna ta tekstura jest, zobacz. A no jest, no widzę. Takie widać zamarznięta ziemia. Ładnie, no. Tu jeszcze tylko zepnę kawałek, jeszcze widzicie jak rusztowanie nieposprzątane ani nic. Ale to będzie czas na to. Ty to na wszystko chyba tekstury tu pozmieniałeś, nie? No, bardzo dużo jest zmienione. Dziele. Tyle roboty. No roboty, roboty. A niektórzy nie docenią, niektórzy nie, ale trudno. Worki całe od nowo zobłocone masz. Jezu, czekaj. Próbuję to jakoś zepchnąć ładnie. No, także kochani, co my będziemy was tu przynudzać? Dalsza część pojawi się u Brączusia. Ja wam, kochani, dziękuję serdecznie za uwagę. Liczę na te 3000, a może i więcej nawet, bo pod tamtą serą jak daliście. Ja liczę na 3. 5,5, ja no, nie musi być więcej, liczę na 3. Tak, ja też, chociaż liczę na te 3, bo aktywność ostatnio spadła. Także my, kochani, dziękujemy wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do Brączusia na Facebooka, macie tam wszystko w opisach, czytajcie. Trzymajcie się, cześć. Na razie, cześć.